Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Chcę Wam pokazać, co tu się dzieje. Zobaczcie. Napiszcie od razu w komentarzu, czy u Was też jest taka sytuacja. Wszystko zapadane, zaraz idziemy do kurnika. A dzisiaj będziemy rozmawiali, słuchajcie, o tym, co zrobić, kiedy mamy śnieg w hodowli, co zrobić, kiedy leży śnieg na wybiegu, jak się wtedy zajmować drobiem i tak dalej. Jak sobie wpiszecie zima w kurniku albo zima w hodowli drobiu spacja i nazwę mojego kanału, to wyskoczy Wam parę filmów dotyczących właśnie zimy i tego, jak należy postępować z drobiem. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali ogólnie i postaram się Wam powiedzieć takie najważniejsze informacje, które są potrzebne każdemu hodowcy, kiedy tą hodowlę zaczyna lub kiedy tą hodowlę właśnie już dalej kontynuuje i myśli sobie, co zrobić, żeby dalej normalnie można było funkcjonować i hodowlę sobie zachować. Także mamy, słuchajcie, kurnik. O, jak widzicie, kurnik mamy, moi drodzy, otwarty i porozmawiamy sobie trochę o zimie. Także pierwszy taki, słuchajcie, najważniejszy punkt, który chciałbym Wam przedstawić, jeszcze może zanim to zrobię, to przystawię sobie czymś, żeby pamiętać, jest dotyczący pokarmu. Jeżeli chodzi o pokarm dla drobiu, to musimy pamiętać, że pokarm powinien być wysokoenergetyczny. Tutaj głównie, słuchajcie, będziemy mówili o pokarmie takim jak kukurydza, takim jak kreda pastewna, oczywiście pszenica, warzywa. Polecam raz na 2-3 dni gotować kurom parowane ziemniaki, żeby zjadły coś na ciepło. Pamiętajcie o tym, że szczególnie zimą kury są narażone na, no niestety, niekorzystne warunki, więc wszystko musimy im dostarczyć w pokarmie, czego nie znajdą na wybiegu, a dodatkowo musimy starać się oprócz tego dostarczyć im takie składniki w pokarmie, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować i oczywiście wpłyną odpowiednio na nieśność u drobiu. To jest punkt numer 2. Kolejnym punktem, słuchajcie, bardzo istotnym, jeżeli chodzi o drób, to jest brak zakupu kur, szczególnie teraz. Także jeżeli kupujecie kurki zimą, to pamiętajcie, że musicie mieć warunki, żeby je utrzymywać. Pamiętajcie, co bardzo ważne, to już jest i tak za późno na to, natomiast bardzo istotne jest to, żeby w odpowiedni sposób zaizolować kurnik. Czyli staramy się, moi drodzy, w kurniku zapewnić kurom na tyle optymalną temperaturę, najlepiej, żeby była ona dodatnia, natomiast jeżeli będzie ona ujemna, może to spowodować brak nieśności. Nawet przy delikatnie dodatniej temperaturze może spowodować to brak nieśności. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy starali się kurkom dostarczyć odpowiednie warunki w hodowli. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa właśnie na hodowlę drobiu, słuchajcie, szczególnie zimą, jest to, żebyśmy pamiętali, że teraz, jeżeli mamy tą zimę, warto jest, szczególnie na początku w hodowli, kurom nie tylko na wybiegu, ale również w kurniku dawać wodę. I ta woda, słuchajcie, która będzie kurom dostarczana, powinna być dostarczana szczególnie codziennie, rano i wieczorem, 2 razy dziennie. Woda chłodna, najlepiej oczywiście świeża, taka, która nie będzie powodowała żadnych chorób u kur. Woda jest bardzo istotna, dlatego pamiętajcie, żeby nawet nocą kury ją miały w kurniku. Teraz szczególnie warto jest zastosować też taką ciekawostkę, Wam powiem, więcej ściółki w kurniku. Jeżeli dacie więcej ściółki w kurniku i więcej ściółki w gniazdach, kurom będzie po prostu trochę cieplej. To też może zaowocować tym, że może ta nieśność trochę się poprawi. To jest taka informacja ode mnie. Mam nadzieję, że komuś z Was się przyda. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której też polecam Wam pamiętać, to jest to, że szczególnie teraz zimą bardzo ważne jest to, żeby kury obserwować, czyli na bieżąco od czasu do czasu wejść do tego kurnika, sprawdzić, jak te kury się czują, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, czy nie chorują, czy nie ma tych podstawowych objawów, o których Wam mówię, ponieważ jeżeli będą, słuchajcie, później te objawy już zaawansowane i będzie tak, że kurki, no, zbagatelizujemy te warunki u drobiu, może to spowodować inne choroby, których możemy nie być w stanie wyleczyć. Dużo trudniej, słuchajcie, kury leczy się zimą niż latem. Latem te warunki są bardziej sprzyjające. Pamiętajcie, że jeżeli na wybiegu, tak jak teraz u mnie, tu widzicie, leży dużo śniegu, to nie ma sensu wypuszczać kur, bo kury i tak nic nie znajdą na wybiegu, a wieje i pada. I tak naprawdę wybieg jest zmrożony, więc kura i tak na wybiegu nic nie znajdzie, więc samo wypuszczenie ją na wybieg nie daje nam żadnej korzyści. Ważne jest oczywiście to, żebyście pomyśleli, żeby kurnik był na tyle duży, żeby szczególnie zimą wszystkie kury się zmieściły, ponieważ będą takie dni jak dzisiaj, kiedy kury będą w tym kurniku po prostu siłą rzeczy siedziały, bo nie będą miały wyboru, bo będzie na zewnątrz i zimno,
i po prostu nie będą chciały wychodzić. Sami to nawet zauważycie, że jak będzie dużo śniegu, to może jedna, dwie, może trzy kury wyjdą, ale cała reszta będzie siedziała w kurniku. W ogóle nie jest zalecane, żeby przy ujemnych temperaturach wypuszczać drób, nawet jak nie wieje. Więc ja wam polecam też, żebyście się do tego zastosowali. Na pewno nic kurom się nie stanie, jeżeli przez pierwsze 2-3 dni kury nie wyjdą z kurnika, kiedy będzie bardzo wiało, padało, a na wybiegu będzie leżał śnieg. A gorzej może być, kiedy specjalnie będziemy chcieli na siłę kur wypuścić, no bo przecież one muszą pochodzić po wybiegu. Także nie polecam wam wtedy kurek wypuszczać, szczególnie właśnie kiedy bardzo wieje i pada. Kolejna bardzo ważna informacja jest taka, że pamiętajcie, moi drodzy, na wybiegu kury nie znajdą wszystkich robaczków, zielonki i musimy je im to dostarczyć w warzywach. Także dajemy więcej warzyw niż normalnie, niż ustawa przewiduje. Oczywiście w takich małych hodowlach nikt tego nie cyrkluje, ja wam nie powiem, ile macie tego dawać na porcję, ale na oko, słuchajcie, jeżeli na przykład kroiliście 3 buraczki dla kur, teraz dajcie im 5 buraczków, w zależności oczywiście ile tych kurek w hodowli mamy. Dlatego tak ważne jest to, słuchajcie, żeby kury miały to wszystko dostarczone w pokarmie, no i jeżeli to będzie, to powinno być wszystko ok. Pamiętajcie o oświetleniu, bardzo ważne, jeżeli chodzi o nieśność, żeby nieśność była odpowiednia, kury muszą mieć co najmniej 15 godzin dnia świetlnego. Teraz jest zima, więc wcześniej robi się ciemno, więc warto tym kurom jest wcześniej, moi drodzy, po prostu to światło już zaświecić w kurniku, żeby te 14-15 godzin było spełnione. Kolejna rzecz to jest oczywiście ta temperatura, o której wspomniałem, no i poziom stresu. Kura teraz bardzo często choruje, więc najlepiej, żeby jak najmniej nieproszonych gości do tego kurnika wchodziło. Czyli jeżeli zauważycie jakieś wróble, jakieś gołębie, których, no, które nie są wasze, no bo możecie hodować swoje i wtedy wasze wlecą do kurnika, ale jeżeli nie są one wasze, najlepiej jest je z tego kurnika wypędzić, ponieważ mogą one również przenosić różne choroby i wirusy, a no chcielibyśmy, żeby mimo wszystko nasze kury były zdrowe i do tego musimy dążyć. Jeżeli chcecie, to profilaktycznie możecie dać troszeczkę paszy pełnoporcjowej, która nie zmieni siłą rzeczy smaku jajka, a dodatkowo, jeżeli nawet podacie kurom jakieś witaminy od czasu do czasu do wody, one będą bardziej odporne. Więc tutaj też polecam się do tego zastosować. To są takie najważniejsze informacje, najważniejsze tipy, które mogą wam się przydać, jeżeli chodzi o hodowlę drobiu. Oczywiście jest tego dużo więcej, gdyby były jeszcze jakieś pytania do mnie, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja ten odcinek weryfikowałem, słuchajcie, wszystko, cała ta wiedza została sprawdzona, także mam nadzieję, że ona wam się przyda, jak ją zastosujecie, to macie praktycznie gwarancję, że będzie dużo lepiej niż było. Nie zapomnijcie o tym też, że kury teraz no, będą bardziej brudziły w tym kurniku siłą rzeczy, jeżeli będą częściej siedzieć i częściej trochę trzeba im sprzątać, dlatego też ważne jest to, żebyśmy się na tym w jakiś sposób skupili i o tym pamiętali, że taka sytuacja może być i wtedy częściej trzeba będzie tą ściółkę po prostu sprzątać, ale myślę, że jak robicie to na bieżąco, to raczej problemu większego z tym nie powinno być. U nas kurki są zdrowe, nic się nie dzieje, normalnie je karmimy, wszystko jest ok, także myślę, że tutaj siłą rzeczy, z biegiem czasu, z dnia na dzień, wasze kurki też powinny się w miarę możliwości, jeżeli się do tego zastosujecie, być zdrowe, to raz, a dwa, powinny się dobrze nieść, bo nie wydaje mi się, że jeżeli się do tego, słuchajcie, zastosujecie, to coś się pogorszy, a wręcz uważam, że się bardzo u kur poprawi. Także na dzisiaj tyle, trzymajcie się, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!